Siema, Nordowe, z tej strony Puwerda. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd sklepu z dnia 27 lutego 2021 roku. Także ja zapraszam do oglądania na wstępie, żeby sobie suba na tym kanale. Zostawić suba na tym kanale, sorry, że się powtarzam, ale chyba niewyraźnie powiedziałem. I łapeczko w górę pod odcinkiem. A my już przechodzimy do przeglądu sklepu, który będzie właśnie teraz. Zacznijmy od samego dołu. Mamy zestaw Ryu i Chun-Li. Mamy sprzęt Ryu i Chun-Li, czyli zbieraczek. Drugi zbieraczek i lotnie sumo torpedę. Mamy tutaj Ryu, Chun-Li i te tutaj rzeczy. Dalej mamy Flesza, ale tu każdy wie. Dalej mamy zestaw Ripley i Xenomorph. Xenomorph ogólnie z takim kozak skinem, ale nie będę raczej kupował, bo zostałem sobie w V-Bucksy na karnet następny. Dalej mamy Ellen Ripley z plecaczkiem. Teraz na jakiś czas kod wyskakuje. I mamy tutaj emotkę Xenogroza. Okej, na pewno jakbym coś takiego zobaczył, to bym się przestraszył. Dalej mamy emotkę Grunt to rozrywka. Elegancko. Zbierak ramię ładownika P5000. Oraz lotnie prom desantowej Cheyenne. Taka trochę duża. Okej, mamy ekspertkę. Spoko skinek. Dalej mamy Flaming Królewski. Taki już mniej spoko skinek, no. Jakby to powiedzieć, widzowie. Nie polecam. Mamy nowe malowanie, strzaskane. Ej, ale kozackie. Tylko kto normalny kupuje malowania. No nieważne. Mamy omotkę Bangra Boogie. Emotkę po Bendlock. Okej, emotkę pizza i impreza z pizzą. Okej, dalej mamy panią Szykana. Jest całkiem git, jeszcze tutaj ma style. Ten chyba najlepszy. Dalej mamy pana Ścigacz. Również ma style, tak oto się prezentuje. I ten też mi się najbardziej podoba. Dalej zbierak wysokooktanowy. Sprawdźmy sobie dźwięk. Ej, jest w porządku. Też ma te skille. Dalej mamy tutaj zadziora strój. Również ma style. Mamy wali topór. Ok, jest git. Oraz do tego malowanie spłowiała moda. I ostatnia rubryka sklepu, czyli pani Birdi, którą bym sobie oczywiście zakupił, ale nie będę tego robił. I Kill of Driver. Ok, całkiem w porządku. Dalej mamy przytulną paszczę. Skinek. Taki. Mnie się osobiście nie podoba. Mamy lotnie rekina płetwa. Jak najbardziej epicka. Lotnia bardziej legendarna, bo kosztuje 1500 V-Bucksów. Dalej mamy strój komfortowy Queen. Też również taki mech. Zbieraki rekinie klaps oddaje. Ej, kozak sam. I malowanie rekinek. Także co, to by było na tyle z tego sklepu. Do polecenia z pani Bitty. Oczywiście pani Szykana, ekspertka, oraz Xenomowi Ellen Ripley. A ja dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym przeglądzie sklepu. Siema.